Cześć, witam Cię serdecznie w kursie Bash, techniki zaawansowane. I w tym kursie poznamy różne zaawansowane rzeczy związane z Baszem. Porozmawiamy sobie o tym, jak automatyzować swoją pracę, jak pisać skrypty i jak pisać wydajne skrypty. Z jakich technik skorzystać. Czy to wykorzystać Shell Globs, czy może Extension Shell Globs, i jak te opcje e, wykorzystać, czyli uaktywnić e, jakąś e, opcję, e, czy też e, zmienić po prostu jakieś ustawienia. I e, pokażę Ci to na konkretnych przykładach, czyli po prostu będziemy omawiać daną tematykę, a potem będziemy robić to na. Przykładzie. Poznamy też takie dodatkowe polecenia, które w moim mniemaniu są niezbędne, jeżeli chodzi o naszego basza, a będą to dodatkowe polecenia AWK i SET. Bo nie oszukujmy się, kiedy myślimy basz i jest to konkretna powłoka Linuxowa, to kojarzy nam się to z terminalem, czyli pracą w naszym terminalu, jak się po nim poruszać i jak automatyzować swoją pracę, czyli w jaki sposób wykonywać ją tak, żeby była efektywna i bezpośrednio przenosiło się to na skrócony czas naszej pracy. No, a więc porozmawiamy sobie o character set, wildkartach, character class, shell globbing. Poznamy te opcje właśnie shell globbing, jakie mamy możliwość. Porozmawiamy sobie o kolejności w naszym shell expansion i rozbudujemy. Podstawowe skrypty, tak żeby one były bardziej zaawansowane, a nawet skrypty z wykorzystaniem X-Shell. I e, korzystając z naszego AWK zrozumiemy czym są rekordy, pola, parametry, akcje, separatory tego pola, zrozumiemy co to jest RS, NS, ORS, ONF. Poznamy wiele wbudowanych zmiennych w naszym AWK oraz jak z nich korzystać. Oprócz AWK poznamy też nasze Regular Expression, które będziemy mogli wykorzystywać w terminalu, wykorzystywać w poleceniach set, czy też AWK i będziemy również poznawać nasze polecenie, jakim jest polecenie set. Dzięki temu szkoleniu poznasz basz i na pewno zautomatyzujesz sobie oraz przyspieszysz swoją. Pracę dotychczasową w terminalu. Ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Cię na ten kurs, a więc do usłyszenia, do zobaczenia w kursie.